Za mną stoi 5 mikrofonów pojemnościowych. Zakres cenowy od 500+ do prawie 800 zł. Który z nich jest najlepszym wyborem, jeżeli decydujemy się na sprzęt w tej kwocie dla streamera? Dzisiaj się o tym przekonamy. Dzisiejsze porównanie będzie trochę dłuższe, no bo wyobraźcie sobie, ile razy usłyszycie fragment Illidana, który bardzo często pojawia się w moich testach. Natomiast faktycznie skupiliśmy się tutaj na mikrofonach pojemnościowych na USB i warto byłoby wyłonić coś z wyższej półki cenowej, co nie tylko oferuje dobry dźwięk, ale również pewne funkcje ułatwiające ciekawą aranżację streama. Nie będziemy zajmowali się mikrofonami na XLR, być może w przyszłości przyjdzie na to czas. Dajcie znać w komentarzach, czy taki test, czy też porównanie chcecie, bądź też warto będzie zestawić mikrofon XLR z którąś z tych dzisiaj prezentowanych jednostek, więc piszcie własne propozycje w komentarzach, a my teraz przejdźmy właśnie do mikrofonów na USB, które są o tyle ciekawym rozwiązaniem, że po pierwsze przede wszystkim tańsze, no bo nie oszukujmy się, mikrofony na XLR pociągają za sobą dodatkowe koszta, przykładowo w postaci interfejsów, a poza tym urządzenie na USB są znacznie łatwiejsze w obsłudze. A teraz poznajcie poszczególne opcje. Najtańszy jest Quadcast od HyperX. Mikrofon na USB w podstawie z koszykiem przeciwwstrząsowym, do tego mamy kabel w oplocie i dodatkową przejściówkę, która pozwala zamocować sprzęt na ramieniu. Cena 579 zł. Następny jest AKG Lyra, o którego pojawiło się trochę pytań w komentarzach. Cena 669 zł i tutaj otrzymujecie ponownie mikrofon z podstawą, kabel bez oplotu i reduktor do gwintu w celu zamocowania na ramieniu. Trzeci w kolejności jest Elgato Wave 3. 689 zł. Aczkolwiek zawartość praktycznie taka sama jak w poprzednikach, mikrofon na podstawie, reduktor, kabel, aczkolwiek warto dodać, że Elgato oferuje coś więcej, czyli im cały ekosystem marki i to wartość, której trudno oczekiwać od całej reszty stawki. W tym teście moim zdaniem nie mogło zabraknąć Rode NT USB. Cena 749 zł, ale w ogromnym względem konkurentów pudle czuć taką nutkę ekskluzywności, być może odrobinę profesjonalizmu. Mikrofon z dedykowanym filtrem, bardzo estetycznym swoją drogą. Mamy też reduktor, dodatkową podstawę, kabel USB bez oplotu, ale jest naprawdę ekstremalnie długi. Mamy też naklejki, no i futerał z ekoskóry z miękkim wypełnieniem, aby urządzenie bezpiecznie transportować. Blue Yeti to był niegdyś synonim YouTubera. Aktualnie, no nie do końca, ale sam mam do niego gigantyczny sentyment, bo był to mój pierwszy mikrofon pojemnościowy. Model X kosztuje 799 zł i muszę przyznać, że w mnóstwo akcesoriów to on nie opiewa. Mikrofon na solidnej podstawie, kabel bez oplotu i to w zasadzie tyle, ale tutaj ponownie wkracza dodatkowy soft, no bo Blue zaczęło już jakiś czas temu aktywnie działać z Logitechiem. Jeżeli chodzi o wykonanie, całość wypada podzielić na mikrofony średnie, ok i dobre, więc przejdźmy do tych pierwszych. Mianowicie AKG to dla mnie ogromne zaskoczenie i to niestety niezbyt pozytywne. Z pięknych grafik wyłania się owszem ciężka metalowa podstawa, ale cały korpus to niezbyt ciekawy w odczuciach plastik, osłona kapsuł też pracuje pod naciskiem, a igałki to nic szczególnego, chociaż żadne nie ma luzów. W ogóle mamy przycisk mute, mamy możliwość regulacji nasłuchu, mamy również regulację gaina, no i finalnie wybór jednego z czterech profili, które będą zasygnalizowane na froncie sprzętu. Pod spodem znajduje się port USB typu C, no i jack do podpięcia słuchawek. No a tuż obok AKG znajduje się Elgato. Niby lepsza osłona kapsuł, ale nadal przeraża mnie może nie tyle plastikowa część korpusu, co i obejma gnąca się i drżąca. Czuć tutaj pewną zabawkowość. Na plus wyciszenie poprzez dotyk, no i diody wraz z gałkami, które pozwalają manewrować miksem, odsłuchem i gainem. Jeżeli chodzi o port USB, no i wyjście słuchawkowe, to znajduje się na tyle mikrofonu. W zakresie mikrofonów ok, najpierw HyperX Quadcast, połączenie metalu, a do tego plastik, szczególnie na obszarze koszyka. Budowa definitywnie plusuje, pokrętło pod spodem bardzo przyjemne, ale ma predyspozycję do nagłych zmian ze względu na niski opór, jaki wykazuje. Podświetlenie, pewnie aspekt estetyczny gra tu swoją dużą rolę, natomiast nie da się go wyłączyć. Mamy też dotykowe wyciszenie na górze mikrofonu. Osłona kapsuły oraz mocowanie sprawiają wrażenie solidnych, a do tego gałka do zmiany formatu działania też działa z wyraźnym oporem. Brakuje kontroli nad odsłuchem, no i przy okazji, jeżeli chodzi o porty, tak, mini USB, jak również jack znajduje się na tyle. Muszę przyznać, że średnio wypada także Rode. O ile w odczuciach jako mikrofon jest bardzo ok, to podstawa pozostaje plastikowa i wyraźnie niestabilna. Siatka na kapsule solidna, korpus również, podobnie jak i mocowanie. Gałki dobrze umiejscowione na boku, łącznie z wtyczką pod słuchawki, ponieważ port USB znajduje się pod spodem, ale są też tutaj wyraźne braki, które w zakresie streamingu moim zdaniem są bolesne.
brak muta i regulacji gaina, wyłącznie miks i intensywność odsłuchu. W streamingu czy nagraniach, a nawet podczas rozmów to karygodne niedopatrzenie, jeżeli mamy dedykować taki mikrofon osobie produktywnej, więc jeżeli już go wybierać, to z pełną świadomością nieobecnych tutaj funkcji. Jeżeli jednak chcecie mikrofon wykonany absolutnie świetnie, z delikatnymi ujmami, no to pod kątem estetyki czy też solidności Blum nie ma sobie równych. Wersja X jest moim zdaniem śliczna, chociaż chromowane elementy zbierają odciski palców. Podstawa bardzo solidna, mnóstwo metalu także na korpusie i osłona samych kapsuł. Doskonała, bezbłędna. Dosłownie minus jeden punkt za przycisk czy też pokrętło, które mogły być znacznie lepsze. W ogóle przycisk służy do zmiany patternu, na froncie natomiast odsłuch, mix i gain po wciśnięciu i przytrzymaniu, a szybkie naciśnięcie to mute. O wybranych funkcjach informują nas tutaj obecne diody. Jeżeli chodzi o odsłuch czy też podpięcie poprzez micro USB, to znajduje się na spodzie, podobnie jak gwint do mocowania sprzętu na statywie. Ogólnie dzisiaj prezentowane mikrofony rozpatrujemy przede wszystkim ze względu na charakterystykę kardioidalną, czyli tą najbardziej pożądaną przez streamerów, gdzie dźwięk najlepiej wychwytywany jest z przodu mikrofonu, natomiast cała reszta zostaje niwelowana, wycinana na tyle, na ile to możliwe. Natomiast gdybyście mieli ochotę skorzystać z innych opcji, z innych trybów, to pamiętajcie, że Rode oraz Elgato posiadają tylko jedną kapsułę. Z kolei Blue czy HyperX to 3 kapsuły, a AKG aż 4 i umożliwia to w każdym z tych mikrofonów wybór 4 trybów pracy, a wśród nich taki dedykowany wywiadom czy dookólny. Jeżeli interesuje Was zatem większa ilość zastosowań, no to miejcie właśnie te 3 mikrofony na uwadze, ale to nie wszystko. Są tutaj także 2 mikrofony oferujące wsparcie ze strony dedykowanych aplikacji. Całkiem ok wypada tutaj Blue. Zmiana kolorów podświetlenia czy ustawień to jedno, ale poza tym jest korektor audio oraz Blue Voice, gdzie mamy kilka efektów, no i jest cała biblioteka filtrów od osób, które zdecydowały się je udostępnić w ramach G-Hub. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie G-Hub, no to jest też Blue Sherpa, aplikacja oferująca w zakresie ustawień sprzętu, pomijając podświetlenie, praktycznie to samo. A w tym momencie posłuchajcie, jak niektóre z presetów w zakresie Blue Voice brzmią. Przejdźmy sobie do ustawień mikrofonu, jeżeli chodzi o Blue Voice oraz zaoferowane presety. W tym momencie nagrywamy na domyślnych nastawach, natomiast już przechodzimy do Blue Voice i jesteśmy na Warm and Vintage. Taki profil został wybrany na starcie. Dalej przeskoczmy do AM Radio, którego możecie w tym momencie posłuchać. Mamy High Voice Soft, czyli profil, który brzmi trochę inaczej. Zobaczmy na FM Station. Oczywiście tutaj wszystkie ustawienia się zmieniają. Ja widzę, że również na linii nagrań występują pewne zmiany, jeżeli chodzi o spektrum dźwiękowe. No i na koniec Broadcaster 1, posłuchajcie go. No i powiedzmy, że wybrane profile Blue Voice mamy obskoczone, więc je wyłączymy. No i teraz jeszcze taka ciekawostka, mianowicie występuje edycja tego mikrofonu w wariancie World of Warcraft, gdzie dodatkowo macie profile takie jak powiedzmy Ork, Gnom, Elf, Demon, generalnie profile, modulacje podyktowane konkretnymi rasami, które są dostępne w grze, więc być może jest to dla Was jakaś ciekawostka, chociaż muszę przyznać, że te profile, no jeżeli znacie jakiś fajny equalizer, bądź też po prostu mikser, to na nim spokojnie takie efekty samodzielnie wykręcicie bez korzystania z tego, co oferuje Blue Voice, chociaż to nie ukrywam, jest to może w jakimś stopniu taka ciekawostka do zabawy raz na jakiś czas, ale nic, co powiedzmy dedykowałbym do stałego katowania widzów, bo raczej nie jest to zbyt przyjemne słuchać przez cały czas takiego AM Radio, którego już swoją drogą miałem okazję posłuchać znacznie wcześniej. No, nie jest to profil, którym chciałbym moich widzów systematycznie raczyć. Pytanie, jak Wasze wrażenie, jeżeli chodzi o Blue Voice, a my przejdźmy do czegoś, co moim zdaniem jest absolutnym mistrzostwem, czyli cały ekosystem od Elgato. I wiem, ekosystem może tutaj brzmieć jak trochę napompowany slogan, ale został on rozwiązany doskonale. Raz, że mając Stream Deck, obsługa jest banalnie prosta, ale Wavelink jako apka oferuje absolutnie doskonały dostęp do dźwięku, jego rozdzielności czy też submixingu. Dzięki temu dostajemy oddzielną ścieżkę, która jest przekazywana na samego streama od tej, która trafia do słuchawek użytkownika, co pozwala świetnie wyrównać ścieżki. Co lepsze, bardzo często stream z shooterów może być nudny, bo muzyka podczas wsłuchiwania się w kroki jest, nie oszukujmy się, nie na miejscu, ale jednocześnie odbiorcy zechcą taką muzykę posłuchać. Tymczasem właśnie Wavelink oferuje odcięcie muzyki w naszych słuchawkach, podczas gdy widzowie już całość usłyszą. Ba, o ile sam Wavelink nie oferuje własnego duckingu czy equalizera, to aplikacja umożliwia rozdzielenie każdej ze ścieżek, które później dodacie do OBS-a, no i właśnie tam miksujecie, dakujecie, co tylko Wam się żywnie podoba. I to właśnie w tym momencie Elgato udowadnia, do kogo został skierowany ich mikrofon.
Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, wybaczcie, nie będę jej tutaj cytował, wyjdzie z tego zbyt długa litania, więc otrzymujecie tabelkę i możecie poszczególne wartości sobie wybrać, zobaczyć jak to wygląda. Natomiast my teraz przejdziemy do testów. Testów, które też nie będą jakoś przesadnie przekombinowane, z racji tego, że po prostu chcę, aby te mikrofony wybrzmiały, więc ustawię je w identycznej odległości przed moją twarzą, odczytam fragment tekstu, przy okazji będą one na domyślnych podstawach, no i co warte zaznaczenia, będzie można usłyszeć kliknięcia myszki przez chwilę, no a poza tym również szum, wliczając w to komputer, który w gorące dni, nie oszukujmy się, troszkę głośniej pracuje, więc zobaczymy, jak te mikrofony właśnie wybierają szumy poza strefą, gdzie znajduje się moja twarz, no i będziecie mogli sami zdecydować, który waszym zdaniem brzmi, a dopiero później przejdziemy do moich prywatnych wniosków. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Podsumujemy sobie teraz kwestie odsłuchu, które będą absolutnie subiektywne. Przy okazji uszereguję mikrofony od tego, który moim zdaniem brzmi najsłabiej, do tego, który w moim odczuciu brzmi najlepiej. No i na samym końcu AKGM. Ostrym moim zdaniem czuć podbicie w górze i środku, podczas gdy dolne partie nie są przesadnie głębokie. Dźwięk jest wyrazisty, bardzo szczegółowy, ale czasami przez ogólną charakterystykę pozostaje trochę szczypiący w uszy, co nie do końca do mnie przemawia przy dłuższym nasłuchiwaniu. Szum komputera pracującego w tle był wyłapywany. Kolejny jest HyperX Quadcast. Zrównoważony, chociaż w porównaniu do reszty mikrofonów zdaje się być odrobinę mdły, zamglony. Gdy odsłuchałem go kilkukrotnie, bez porównania do innych urządzeń, wydał się absolutnie akceptowalny, ale finalnie audio jest ok i tyle, tak bym to ujął. Szkoda jednocześnie, że jest to także mikrofon, przy którym głoski wybuchowe momentami były wyłapywane najmocniej. Z kolei szum jest obecny, chociaż miałem wrażenie, że mikrofon delikatnie z nim walczy, przez co jego barwa nie była jednolita. Mdłę ustawiłbym gdzieś w centrum. Jest to mikrofon brzmiący bardzo wyraziście i czuć w nim znamiona podobne do AKG, z tym, że tutejszego zbierania głosu nie odbieram jako przesterowane czy sykliwe, jest ono po prostu podbite, aby nadać tej klarowności wypowiadanym słowom. Przez to nie ma nudy, którą odczuwam w Quadcaście. Chyba najlepszym określeniem tutaj jest charakterystyka V, gdzie dół i góra pozostają tym najczytelniejszym zakresem. Tutaj także szum uważam za absolutnie najlepiej niwelowany. Jest to rzeczywiście mikrofon, który radził sobie w gorące dni z komputerem. Dźwiękowo bardzo pozytywnie odbieram Wave 3 od Elgato. Wyżej od Quadcasta, wyżej od Blum, oczywiście, bo trzy kapsuły zastępuje jedna lepszej jakości. Dźwięk jest nadal równomierny, bez jakichś większych wystrzałów w górę czy w dół, ale pozostaje pełniejszy, no i przy okazji szczegółowy. Jest to charakterystyka, która bez obróbki trafiała do mnie bardzo mocno. Szumek delikatny i ponownie miał on strukturę mniej gładką, natomiast jest to także mikrofon, który świetnie, bez żadnego popfiltra, radził sobie z głoskami wybuchowymi. No i na samym szczycie Rode. To mój faworyt, podkreślam mój. Być może na pierwszy rzut oka jest to dźwięk, który nie wyłania się przesadnie mocno, ale finalnie przesiadając się ze znacznie droższych rozwiązań właśnie na Rode'a, był on najbliższy swoją podstawową barwą. Głoski wybuchowe świetnie wyłapywane przez dodatkowy filtr, brak nadmiernej głębi, czuć delikatnie podcastowy sznyt, który wyłania się po kilkukrotnym odsłuchaniu znacznie bardziej niż w innych mikrofonach. To po prostu naturalna barwa dźwięku, naturalna barwa głosu, miękka, bardzo przyjemna w odbiorze. Szumek był zauważalny, ale w stopniu, że tak powiem, minimalnym. No i w ramach klamry na koniec. Owszem, mikrofony były testowane na domyślnych podstawach, aczkolwiek jest to rozwiązaniem ostateczne. Jeżeli chcecie streamować, nagrywać i grać, to każdy z tych mikrofonów po prostu musi trafić na ramię. W innym wypadku zbierze on absolutnie wszystkie kliknięcia w klawiaturę, myszkę czy też stuknięcia w biurko i przeniesie je na uszy waszych słuchaczy. Tym samym musicie doliczyć do każdego z tych mikrofonów dodatkowy koszt w postaci ramienia, które odizoluje urządzenie bezpośrednio od blatu biurka.
Wypadałoby to wszystko jakoś podsumować i pamiętajcie, że dzisiaj wybieramy mikrofon pod kątem YouTube'owo-streamingowym, oczekując od niego konkretnych właściwości czy też możliwości. Patrząc na wykonanie, wspominałem o tym, że moim zdaniem najciekawiej wypada tutaj Blue Yeti X. Dźwięk w mojej opinii Rode NT-USB, natomiast myślę, że tutaj opinie będą podzielone, więc dajcie znać w komentarzach, który mikrofon waszym zdaniem brzmiał najciekawiej, ale jest coś jeszcze, mianowicie ten ogólny zakres możliwości. I gdybym w tym momencie miał wybierać mikrofon z wieloma trybami, który jednocześnie jest dobrze wykonany i oferuje przyjemną jakość dźwięku, zdecydowałbym się na Blue Yeti. AKG tak naprawdę ma szeroki zakres funkcji, natomiast ani jakością wykonania, ani jakością samego dźwięku mnie nie zachwycił. Quadcast też ma pewne braki, czy też niedociągnięcia, o których wspominałem wcześniej, a poza tym ten gamingowy design, przynajmniej do mnie, wobec tak eleganckiej konkurencji, chyba trochę nie przemawia. Rode NT-USB, bardzo dobra jakość dźwięku, całkiem niezła budowa, a brakuje przykładowo gaina, czy też przycisku do wyciszania. Bardzo, ale to bardzo szkoda. No i jest moim zdaniem zwycięzca. Elgato. Elgato, który przy premierze kosztował 750 zł. W tym momencie ta cena spadła w okolice 700 zł, chociaż z tego co widziałem, pojawia się również w przecenach systematycznie ostatnio za powiedzmy 599 zł. W tej kwocie otrzymujemy świetną kardioidę, która być może nie ma idealnego wykonania, ale patrząc na możliwości, jakie oferuje nam ten mikrofon, jest to sprzęt po prostu dla streamera stworzony. Rzeczywiście przemyślano wiele rzeczy i patrząc nawet z perspektywy czasu, to co przy recenzji mogło nie robić na mnie aż tak ogromnego efektu wow, no teraz uważam za rzeczy, które bardzo chętnie bym wykorzystał. Mówię tutaj właśnie o tej aplikacji, o możliwości rozdzielania ścieżek, submiksowania, czy też później dakowania, dajmy na to, znajomych na Discordzie, którzy z nami rozmawiają. To są rzeczy, które rzeczywiście streamer może wykorzystać, szczególnie jeżeli chce wprowadzić na swojego streama trochę więcej świeżości, trochę dodatkowych funkcji. I to jest ta wartość dodana, mówiąc o produkcie, którego twórcy z dnia na dzień zajmują się streamingiem, podczas gdy inni producenci trochę działają w różnych zakresach rynku. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, natomiast czekam również na wasze opinie w komentarzach, który z tych mikrofonów jest najciekawszym wyborem waszym zdaniem dla streamera, dla youtubera, dlaczego? Uszeregujcie być może od 1 do 5, który jest najlepszy, a który najgorszy waszym zdaniem. Nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli wam się spodobał, jeżeli okazał się przydatny. No i do usłyszenia w kolejnych nagraniach na kanale X.com. Cześć!